Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję powtórzenie z funkcji część pierwsza. Funkcje to bardzo, bardzo obszerny temat. Aczkolwiek na tym spotkaniu chciałam Tobie zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy związanych z funkcjami. Otóż dziedzina funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsce zerowe funkcji, odczytywanie z wykresu własności funkcji oraz szkicowanie takich najprostszych funkcji. Zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam właśnie na to spotkanie. Zapraszam. Zadanie numer 1. Oblicz miejsce zerowe funkcji f określonej wzorem. F od x to się równa 3 pomnożone przez x plus 1 i minus 6 pierwiastków z 3. Jest to zadanie z matury z maja 2019. Mamy do wyznaczenia miejsce zerowe, ale zanim musimy się zastanowić zawsze nad dziedziną. Jeżeli moja funkcja jest prosta, a widzisz, że ta funkcja będzie to funkcja liniowa, myślę, że to zauważysz, jeżeli nie, pomyśl, czy są pewne ograniczenia. Czy są pewne założenia, które powodują, że za x coś nie możesz podstawić? Tutaj nie ma żadnych założeń, ani kreski ułamkowej nie ma, że nie wolno dzielić przez 0, trzeba o tym pamiętać, ani nie ma pierwiastka, pod którym jest niewiadoma, żeby trzeba było napisać jakieś założenie tutaj, żeby coś to wnosiło do zadania. Nie. Jeżeli masz prostą funkcję, to dziedziną są liczby rzeczywiste. A skoro dziedziną są liczby rzeczywiste, to co nam wyjdzie z przyrównania funkcji do zera, to na pewno to będzie miejsce zerowe. Otóż definicja miejsca zerowego jest to taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Wartość, czyli mój y. Mój y to jest inaczej f od x. Czyli ja po prostu moją funkcję, tą jaką widzę tutaj, muszę przyrównać do zera. To musisz zapamiętać, wyznaczając miejsce zerowe, przyrównujemy funkcję do zera. No i teraz będziemy chcieli to wyliczyć. Myślę, że każdy, widząc nawias, będzie chciał się go pozbyć. Czyli pomnożymy sobie trójkę z x i trójkę z 1. 3 razy x, 3x. 3 razy 1, no to mamy plus 3. Minus 6 pierwiastków z 3 równa się 0. No i teraz, tak jak zawsze to w matematyce, równanie z jedną niewiadomą, takie proste równanie, niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą, czyli 3x jest po dobrej stronie, tutaj trójkę sobie przerzucam, będzie minus 3, minus 6 pierwiastków z 3 przerzucam, będzie plus 6 pierwiastków z 3, dzielimy oczywiście przez 3 i dostajemy, że x to się równa. Minus 3 podzielone przez 3 to jest minus 1, dodać. 6 pierwiastków z 3 podzielone przez 3, to mamy 2 pierwiastki z 3. Ewentualnie mogę troszkę wymienić to, bo dodawanie jest przemiennym działaniem, dlatego ja mogę wymienić i napisać 2 pierwiastki z 3 minus 1. A tu naprawdę już jest tylko i wyłącznie kosmetyka. Zarówno ta wersja, jak i ta wersja oznaczają to samo. Wyznaczyliśmy miejsce zerowe i faktycznie ono będzie miejscem zerowym, dlatego że dziedziną są w tym wypadku liczby rzeczywiste. Zadanie numer 2 to zadanie z czerwca 2019, brzmi następująco. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x to się równa a plus 1 w nawiasie pomnożone przez x dodać 11, gdzie a jest to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe, ta funkcja oczywiście, x równe 3 czwarte. Oblicz a. Czyli naszym zadaniem jest obliczyć a, ale znowu wiemy, że mamy do czynienia z zadaniem związanym z miejscem zerowym. Dlaczego? No bo podane jest w treści, że miejsce zerowe to jest x równe 3 czwarte. Otóż na początek, co prawda jest to zadanie z funkcją liniową, aczkolwiek mogę to podłożyć zadanie w ogóle do działu funkcje. Funkcja liniowa jest jednym z przykładów funkcji, jakie musisz zdać, przystępując do matury z matematyki. A więc zaczniemy od tego, że musimy sobie zlokalizować, jaka jest dziedzina. Otóż czy tutaj mamy znowu jakieś ograniczenia? Czy jest jakieś ograniczenie na x, które nam przeszkadza, żeby ta funkcja miała po prostu sens, które nam przeszkadza w tym, żeby ona po prostu była sensownie skonstruowana? Oczywiście, że nie ma. Nie ma żadnego mianownika, bo w mianowniku zrobić nie może. Nie ma żadnego pierwiastka stopnia parzystego, które istnieją tylko i wyłącznie z liczb nieujemnych. Zatem dziedziną oczywiście znowu są liczby rzeczywiste.
Zatem, skoro tak, to ja ten x, który mam podany 3 czwarte, które jest miejsce zerowe, będę chciała podstawić. Skoro podali mi miejsce zerowe x równe 3 czwarte, no to ja postawiam za x. Tyle, że miejsce zerowe, przypomnę, to jest taki argument, dla którego wartość wynosi 0. Czyli podobnie jak w zadaniu numer 1, ja w zadaniu numer 2 będę przyrównywała do 0. Oczywiście, więc ja tą funkcję przyrównam do zera i zapiszę a dodać 1 razy. I teraz uwaga, nie przepiszę x, bo ja wiem, ile x wynosi. Więc ja napiszę 3 czwarte, dodać 11 równa się 0. Pamiętaj, miejsce zerowe, czyli przyrównujemy funkcję do zera. Przyrównujemy, mając na myśli, że ten argument, który tutaj występuje, to jest właśnie to miejsce zerowe. A więc będę chciała teraz to wykonać. No więc tak, wymnożę sobie to z tym i to z tym. Czyli a razy 3 czwarte mamy 3 czwarte a. Dodać 1 razy 3 czwarte mam 3 czwarte. Dodać 11 równa się 0. Jeżeli Ci ułamki nie przeszkadzają, możemy je zostawić. Ale jeżeli masz problem z ułamkami, boisz się, że pomylisz się, to pomnóż sobie razy 4. Wtedy te czwóreczki Ci się skasują i będziesz mógł napisać 3a. Dodać. Te czwóreczki Ci się skasują i będziesz mógł napisać 3. Dodać. 11 oczywiście pomnoży się przez 4. Czyli będzie 44 i to się równa 0. No to skoro tak, no to 3a zostawiamy po tej stronie, a resztę przerzucamy. Czyli będzie minus 3 minus 44. No to dalej, 3a to się równa minus 47. No i teraz musimy to podzielić oczywiście przez 3 obustronnie, dzięki czemu uzyskujemy, że a to się równa minus 47 trzecich. No to teraz albo zostawiamy w takiej postaci, albo wyciągamy całości. To się równa minus. Ile się trójek mieści w 47? Oczywiście 15, bo 3 razy 15 to jest 45 i jeszcze zostanie 2 wolne, 2 reszty, czyli będą 2 trzecie zapisane oczywiście w postaci ułamka, ale mamy wyciągnięte całości, czyli a to się równa minus 15 całych i 2 trzecie. Jeżeli tyle będzie wynosiło a, to miejscem zerowym tej funkcji faktycznie będzie liczba 3 czwarte. Zadanie numer 3 jest to zadanie z matury z czerwca 2019. Rysunek przedstawia wykres funkcji f zbudowany z 6 odcinków, przy czym punkty b o odpowiednich współrzędnych oraz c należą do wykresu funkcji. Ile rozwiązań ma równanie f od x równa się minus 1? Ja ten rysunek oczywiście przerysowałam na moim układzie współrzędnych i faktycznie widzimy, że składa się z 6 odcinków ten nasz wykres funkcji. Mamy jeden odcinek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć, ile rozwiązań ma to równanie f od x równa minus 1. To, że te punkty B i C są zapisane w treści zadania, że mają odpowiednie współrzędne, to w zasadzie widzisz na rysunku. Także tak naprawdę często zdarza się tak w zadaniach, że to, co widzisz na rysunku, jeszcze jest umiejscowione w treści zadania. Jeszcze jest to uwzględnione. Żeby było precyzyjniej, żeby nie było niedomówień, żeby wszystko było jasne i czytelne. Otóż, mamy powiedzieć, ile rozwiązań ma to równanie. Czyli jednym słowem, moje f od x to jest y, i y ma być równe minus 1. Popatrz, co ja robię. Y, to tu mamy oś y. Ja tą moją linijkę będę chciała przyłożyć właśnie na minus 1. No bo skoro y ma być równe minus 1, popatrz, przykładam na minus 1 na odpowiednim poziomie. I teraz patrzę, gdzie moja linijka przecięła mi się z moim wykresem. Otóż w tym miejscu, ale nie tylko. W tym miejscu i w każdym tutaj z tych miejsc. Czyli tak naprawdę, popatrz, to jest rozwiązanie tego równania, ale to też jest rozwiązanie, to też jest rozwiązanie. Tu pomiędzy 2 a 4 mamy pełno rozwiązań, nie jesteśmy w stanie przeliczyć. Czyli tych rozwiązań tego równania jest nieskończenie wiele. Nieskończenie wiele rozwiązań. Jeżeli to zadanie jest w formie testowej, to oczywiście zaznaczasz odpowiednią odpowiedź, że jest nieskończenie wiele. Tutaj chciałam w tym zadaniu Tobie pokazać, że na podstawie wykresu my jesteśmy w stanie różne własności odczytać. Otóż
Właśnie jedną z własności było to, że my próbujemy zlokalizować, jakie to x-y, które mają y równego minus 1. Tych x-ów jest bardzo dużo. Jest ten x, jest ten, ale również te wszystkie tutaj, które wpadają w ten odcinek o końcach b i c. Dlatego rozwiązań tego równania jest po prostu nieskończenie wiele. Zadanie numer 4. Dana jest funkcja w postaci tabelki. Często bywa tak, że jednym ze sposobów opisywania funkcji jest tabelka. I tutaj właśnie mamy przedstawione, że często może się pojawić w zadaniach taki sposób funkcji. Czyli tak, jak to czytamy? Dla minus piątki mamy wartość minus 2, dla czwórki wartość 0, dla piątki wartość 1, dla siódemki wartość 2 i dla jedenastki wartość 0. Podpunkt A. Mamy podać dziedzinę funkcji. Podpunkt B. Mamy podać zbiór wartości tej funkcji. I podpunkt C. Mamy odpowiedzieć, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Wartości dodatnie, więc albo to zapiszemy sobie słownie, wartości dodatnie, ja przyjmuję taki skrót F z plusikiem, czyli wartości dodatnie. I teraz zaczniemy od dziedziny. Na pewno pamiętasz, że dziedzina jest to zbiór argumentów, czyli zbiór x-ów. No to skoro tak, no to wypisujemy w klamerce, dlatego że nasza funkcja składa się tylko z kilku punktów. I wykres tej funkcji, prawda, to będzie kilka punktów, dlatego też dziedziną będzie kilka elementów. Będzie minus piątka elementem dziedziny, czwórka, piątka, siódemka i jedenastka. Zbiór wartości to z definicji jest to zbiór tych elementów zbioru Y, które zostały przyporządkowane elementom ze zbioru X. Czyli patrzymy sobie. No pierwszy element Y to jest minus dwójka, jak najbardziej ona odpowiada minus piątce. Następny element to 0, ono odpowiada w tym wypadku czwórce. Następny element to 1, ono odpowiada piątce. Następny element to 2 i on odpowiada siódemce, no to muszę dopisać ten element. I popatrz, kolejny element zbioru wartości by wyglądało na to, że jest 0. Ale pamiętaj, nie możesz go tutaj zapisać, bo ty już 0 masz, a w zbiorze, zapamiętaj, elementy nie mogą się powtarzać. Dlatego na tym zamykamy klamerkę, na tym kończymy. Zbiór wartości w tym wypadku jest zbiorem czteroelementowym, a dziedzina jest zbiorem pięcioelementowym. Tutaj mamy do czynienia z takimi funkcjami, gdzie dziedzinę i zbiór wartości byliśmy w stanie wszystkie elementy wypisać. Nie myśl, że tak jest zawsze, ale w takich sytuacjach, w takich prostych funkcjach danych w postaci tabelki, często jest tak, że właśnie dziedzinę i zbiór wartości jesteśmy w stanie wypisać jako zbiory kilkuelementowe. No i teraz w podpunkcie C mieliśmy podać te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Zapisałam wartości dodatnie, u mnie to jest oznaczenie F z plusem. Dla jakich argumentów, czy dla jakich x-ów? Czyli ja zapiszę dla x należącego i teraz w klamerce będę wypisywała te x-y, które mają wartości dodatnie. No to popatrzmy. Tu jest wartość ujemna, bo patrzę na wartości. Ujemna, to nie pasuje mi. Tu jest wartość 0, też mi nie pasuje. Tu jest wartość 1, o, to ona jest dodatnia, ok. Tu jest wartość 2, też mi pasuje, bo dodatnia. A tu jest wartość 0, nie pasuje mi, bo ma być dodatnia. I teraz ja nie wpisuję tutaj y-ków, absolutnie, bo ja proszę o x-y. No to popatrzmy, ta jedynka była dla piątki, więc tu wpisuję piątkę. Ta dwójka była dla siódemki, więc tu wpisuję siódemkę. I teraz mogę to przeczytać. Wartości dodatnie, moja funkcja osiąga dla piątki, zgadza się dodatnia liczba, i dla siódemki zgadza się, też jest dodatnia liczba. Wartość dodatnia, umiejętność interpretowania tabelki, czytania tabelki, bo samo napisanie tabelki nic nie znaczy, trzeba to umieć rozumieć tą tabelkę i umieć z tej tabelki wyciągnąć pewne informacje, tak jak ja tutaj powyciągałam. Akurat w tym zadaniu dziedzinę, zbiór wartości oraz te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Zadanie numer 5. Dana jest funkcja wzorem. F od x to się równa minus x kwadrat dodać 2x dodać 1, gdzie x należy do zbioru czteroelementowego i są to liczby minus 1, 0, 2 i 3. Podpunkt A. Mamy obliczyć wartość tej funkcji dla argumentu 3, dlatego argument 3, to ja napisałam x równe 3. Podpunkt B. Pytanie teraz, czy istnieje taki argument,
dla którego wartość funkcji wynosi 1. Wartość to y, dlatego napisałam y równa się 1. Tylko nie wiemy, czy istnieje taki argument, zobaczymy. I podpunkt c, narysuj wykres tej funkcji, przygotowany mam układ współrzędnych. Zaczynamy od początku. Po pierwsze, mamy policzyć wartość tej funkcji dla argumentu 3. To znaczy, że ja mam podanego x-a, to ja go mogę tu wstawić, tu go mogę wrzucić. Czyli jednym słowem, ja mam policzyć f od 3 za x-a tego, podstawiam trójeczkę. Czyli mam tak, minus 3 do kwadratu, dodać 2 razy 3 i dodać 1. To się równa. Tu zwracam uwagę na to, ponieważ tego minusa nie wolno nam podnieść do kwadratu, ponieważ nie ma nawiasu. A więc minus przepisuję, 3 do kwadratu to 9. Dodać 2 razy 3 to 6 i dodać 1. To się równa. Minus 9, dodać 6 to jest minus 3, dodać 1 to jest minus 2. Czyli jednym słowem pytanie było, oblicz wartość funkcji dla argumentu 3, no to tą wartością jest minus 2. W podpunkcie B już jest inaczej skonstruowane, pytanie jest takie, czy istnieje taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 1? I popatrzmy na to w ten sposób. My mamy okrojoną ilość argumentów. Mamy tylko 4 argumenty do dyspozycji w tej funkcji. Ale trójki już nie ma sensu sprawdzać, bo tu już była sprawdzona. Widzimy, wartość funkcji wcale nie jest 1. No to sprawdźmy sobie te 3 pozostałe argumenty. Ile będą wynosiły wartości dla tych argumentów? No to odliczymy. F od minus 1 to się równa minus. I teraz uwaga, skoro jest x w kwadracie, to ja muszę napisać minus 1 w kwadracie i w nawiasie. Dodać 2 razy minus 1 i dodać 1. Pamiętajmy o tym, że jak podstawiamy coś za x i podstawiamy liczbę ujemną, to musimy to pisać w nawiasie. Czyli mam tak, ten minus przepisuję, a minus 1 do kwadratu da mi oczywiście 1, bo ten minus x z tym kwadratem się skasuje. Dalej, 2 razy minus 1 to mamy minus 2. I dodać 1. To się równa minus 1 i plus 1 to możemy sobie od razu przekreślić. Mamy wartość minus 2. No to no niestety, miała być wartość 1, więc tutaj odpada. No to sprawdzamy dalej. F od 0 to się równa i mamy minus 0 do kwadratu. Dodać 2 razy 0, dodać 1, to się równa. Tu wychodzi 0, tu wychodzi 0, więc ostatecznie jest 1. No to się zgadza, bo popatrz, miała być wartość 1, no to wyszła nam 1. No to jeszcze sprawdźmy, bo nie wiadomo, co będzie dla dwójki. Tak samo, minus 2 do kwadratu, dodać 2 razy 2 i dodać 1, to się równa. Minus przepisujemy, 2 do kwadratu to 4, dodać 2 razy 2 to 4 i dodać 1, to się równa. Tu też mogę ze sobą dodać i wychodzi nam po prostu jedyneczka. O, widzimy, zgadza się, czyli jednym słowem pytanie było, czy istnieje taki argument, dla którego wartość wynosi 1? Oczywiście, nawet są dwa takie argumenty, dlatego tutaj dopiszemy. Y równa się 1 dla argumentu jakiego? Dla zera i dla dwójki tak się dzieje. Możemy tak zapisać, możemy napisać, że dla x równego 0 lub dla x równego 2, ale myślę, że taki zapis będzie bardziej profesjonalny. Więc to jest sposób prosty, dlatego że ja kazałam wszystkie argumenty podstawiać. Nie zawsze się tak da, ale akurat w tej funkcji, która ma dziedzinę czteroelementową tylko i wyłącznie, mogę wszystkie policzyć wartości i wtedy odpowiedzieć na pytanie. Gdyby tych argumentów było nieskończenie wiele, to wtedy no ja nie jestem w stanie przeliczyć tego i muszę innym sposobem się do tego zabrać. Ale myślę, że w tym akurat zadaniu ten sposób jest najtrafniejszy, bo najszybszy, bo najłatwiejszy, a jednocześnie przypominamy sobie działania na liczbach, no i też liczbach całkowitych. No to teraz pozostał nam wykres. Może zaczniemy od minus 1. Dla minus 1 mamy wartość minus 2. Dla minus 1 mamy wartość minus 2, stawiam kropeczkę. Dalej, dla zera mamy wartość 1. Dla zera mamy wartość 1, stawiam kropeczkę. Dalej, dla dwójki mamy wartość 1, stawiam kropeczkę. I dla trójki w podpunkcie A mamy policzone, mamy wartość minus 2, czyli tutaj stawiam kropeczkę. Absolutnie nie mogę tego połączyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest wykres punktowy. Pamiętaj, jeżeli Twoja dziedzina jest zbiorem kilkuelementowym tylko, to Twój wykres będzie wykresem punktowym. Jeżeli zaś dziedzina byłaby
dana w postaci przedziału, czy też na przykład liczb rzeczywistych, prawda? Byłoby podane, że x należy do rzeczywistych, czy na przykład do rzeczywistych z wyłączeniem, czyli byłoby tych liczb ogólnie nieskończenie wiele, to wtedy ten nasz wykres mógłby przybierać pewien kształt, bo gdybyś tak popatrzył na ten wykres, na ten wzór w zasadzie, prawda? Albo też na te kropeczki, które mamy na układzie współrzędnym, to mógłbyś się zastanowić nad tym, że to by mi coś przypominało. Przypominałoby mi to parabolę, a faktycznie po wzorze można byłoby poznać, że to funkcja kwadratowa, ale nie wolno w tej sytuacji, w tym konkretnym zadaniu, absolutnie nie wolno ci tych kropek połączyć, bo ten wykres składa się tylko i wyłącznie z czterech punktów, ponieważ jest okrojony zbiór argumentów. Zadanie numer 6. Wyznacz dziedzinę funkcji. I pierwsza moja funkcja w podpunkcie A to jest funkcja o wzorze. W liczniku 2x minus 1, a w mianowniku taki iloczyn. 2x dodać 12 pomnożone przez x minus 7. W podpunkcie B nasza funkcja ma postać 2 i pomnożone przez pierwiastek, a pod nim 2x minus 20. To są dwie różne funkcje, ale pojęcie bardzo ważne, wyznaczenie dziedziny. Otóż z czym powinna Cię kojarzyć dziedzina? Dziedzina Cię powinna oczywiście kojarzyć ze zbiorem argumentów, czyli tych x-ów, które ja mogę podstawić do wzoru. I teraz, dziedzina powinna Ci naturalnie kojarzyć z postawieniem założenia, z zastanowieniem się, czy każdy x, który sobie wymyślę, 7, 12, 15, czy każdy x będzie ok. Otóż tu mamy takie dwa typy funkcji. Tu jest funkcja, która zawiera mianownik, a w nim niewiadome, a tu jest funkcja, która zawiera pierwiastek stopnia drugiego, a pod nim niewiadoma. Dlaczego? Dlatego, że popatrz, jeżeli mamy tutaj mianownik, czyli mamy dzielenie, to Ty musisz pamiętać, że nie wolno dzielić przez zero. Zatem musimy napisać warunek, że mój mianownik, ja go na razie przepiszę w takiej postaci, jak widzimy, mianownik, czyli inaczej dół tego ułamka, tak? Nie może być absolutnie zerem. No to skoro tak, zastanówmy się, tu jest mnożenie, to jak to jest, żeby dwie liczby pomnożyć i żeby one nie wyszły zerem? To znaczy, że pierwsza z tych liczb nie może być zerem, czyli ja przepiszę nie może być zerem absolutnie, i druga z tych liczb nie może być zerem, czyli x minus 7 też nie może być zerem. No i teraz dostaliśmy takie dwie proste różności do rozwiązania. Rozwiązujemy jak równania, czyli x na jedną, a liczby na drugą, czyli tu będzie minus 12, podzielimy przez 2, dostaniemy, że x nie może być, no oczywiście minus 6, 12 przez 2 to jest 6. No i tego minusa przepisałam. No to z drugiej strony, tu x jest ok, minus 7 przerzucamy, będzie 7. Wniosek z tego, jaki nam wyszedł? Że x nie może być minus 6, i x nie może być siódemką. No to czym może ten x być? No wszystkim, ale poza. Dlatego ta dziedzina to mają być te argumenty, dla których ta moja funkcja ma sens. W ogóle mogę ją liczyć, prawda? Mogę liczyć jakiekolwiek wartości dla określonych argumentów. Argumentów z dziedziny. Czyli moja dziedzina to będą wszystkie liczby rzeczywiste, czyli najszerszy zbiór, jaki znamy ze szkoły średniej. To są liczby rzeczywiste i od tych liczb rzeczywistych odejmujemy te dwie liczby, czyli minus 6 i 7, bo dla tych liczb nie byłoby spełnione założenie, że mianownik nie może być zerem. Bo właśnie dla tych liczb mianownik byłby zerem. Jak mi nie wierzysz, możesz sobie za x postawić minus 6 tutaj. Zobaczysz, wyjdzie ci 0. Nie będzie to miało sensu. Możesz za x podstawić tutaj 7. Zobaczysz, wyjdzie ci 0. Taka funkcja nie miałaby sensu. Dlatego dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, ale bez tych dwóch, bez minus 6 i bez 7. I tak to zapisujemy. No to teraz przejdźmy do podpunktu B. W podpunkcie B mamy do czynienia oczywiście również z założeniem pewnym, ale to założenie związane już jest nie z mianownikiem, tylko z tym, że pierwiastki stopni parzystych, a tu jest w domyśle stopień drugi, tak, którego się nie pisze, ale w domyśle jest stopień drugi, czyli pierwiastki stopni parzystych istnieją tylko i wyłącznie z liczb nieujemnych. Zatem to, co jest w
środeczku tutaj, czyli moje 2x minus 20, przepisuję do założenia, ma to być liczba nieujemna, czyli większa lub równa od 0. Nieujemna, czyli większa albo równa 0. No to teraz przerzucam normalnie, czyli 2x jest większe lub równe, minus 20 na tą stronę będzie 20, dzielone przez 2, czyli mam x większe lub równe, 20 podzielone przez 2 to jest 10. No i teraz muszę napisać dziedziny, ale tutaj już nie będą rzeczywiste, nie, bo ja wiem, jaki x ma być, on ma być większy albo równy 10. Dlatego możesz sobie pomóc, rysując oś liczbową, zaznaczając dziesiątkę i zakreślając przedział tych x-ów, które spełniają tą nierówność. Czyli x-y mają być większe od dziesiątki, więc tak kreskujemy, bądź równe, czyli kółeczko zamalowane. Zatem ja teraz sobie napiszę, że moją dziedziną jest przedział od dziesiątki, oczywiście domkniętej, aż tam daleko, 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 daleko do plus nieskończoności. No niestety nie wiemy, gdzie ta nasza kochana nieskończoność się kończy. A więc tu jest zupełnie inaczej zapisane założenie, dlatego też inaczej wygląda dziedzina. Tu jest zupełnie inaczej napisane założenie, dlatego też nasza dziedzina wygląda inaczej. Zadanie numer 7. Mamy wyznaczyć miejsce zerowe funkcji. Funkcja jest o wzorze. F od x to się równa. Kreska łąkowa i w liczniku mamy x kwadrat minus 16 pomnożone przez 2x do potęgi trzeciej, dodać 54, a w mianowniku mamy 2x minus 8. Mamy wyznaczyć miejsca zerowe tej funkcji, ale pamiętaj, przy miejscach zerowych najważniejsza jest dziedzina. W ogóle dla funkcji najważniejsza jest dziedzina. Zatem zaczynamy od napisania założenia. Otóż, co w tej funkcji jest takiego charakterystycznego? Jest to, że ta funkcja ma licznik i ma mianownik, a w mianowniku ma niewiadomą. Dlatego przez co nie wolno dzielić? Przez 0. Więc musimy zapisać założenie, że 2x minus 8 nie może być 0. No to skoro tak, przerzucamy sobie na strony, minus 8 na tą będzie 8, dzielimy przez 2 i mamy x nie może być 4. No to skoro tak, no to czym może być x? Wszystkim, tylko nie 4. Czyli dziedzina to będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem tej jednej pechowej czwóreczki, dla której to mianownik wynosiłby 0 i nasza funkcja nie miałaby sensu. No to skoro tak, to teraz przechodzimy do miejsc zerowych. Ja specjalnie założenie napisałam na boku i dziedzinę, bo teraz przechodzimy do miejsc zerowych. Otóż, żeby nasza funkcja miała miejsce zerowe, to wiemy, że zgodnie z definicją miejsce zerowe jest to taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Więc ja tą całą funkcję muszę przyrównać do 0. Ale mogę to zrobić szybciej troszkę i pomyśleć, kiedy to, jak mam licznik podzielony przez mianownik, to kiedy to wyjdzie 0? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w liczniku będzie 0. Czyli ja przepisuję licznik cały jak leci i ja ten licznik przyrównuję do 0. No to skoro tak, skoro ja to przyrównuję do 0, to muszę się zastanowić nad tym, kiedy z mnożenia mi wyjdzie 0. No wtedy, kiedy albo pierwszy czynnik będzie 0, u mnie to jest pierwszy nawias, albo, czyli lub, drugi czynnik, czyli u mnie to jest ten drugi nawias, 2x do potęgi trzeciej, dodać 54, wyjdzie 0. No to przerzucamy sobie standardowo, czyli x kwadrat to będzie 16, pierwiastkujemy i dostajemy, że x jest równe 4 i nie zapomnimy, lub x może być również minus 4. To jest moment, dla którym młodzież się wykłada, bo myślą, że tylko liczba 4 podniesiona do kwadratu daje 16. No niestety, minus 4, jak podniesiesz do kwadratu, też ci da 16. Dobra, to teraz tutaj przerzucamy 2x do potęgi trzeciej, równa się minus 54, dzielę przez 2 i mam, że x do potęgi trzeciej to jest minus 27. Uwaga, też pierwiastkuję, ale stopniem trzecim. Przy pierwiastkowaniu stopniem trzecim już nie będę miała dwóch przypadków, bo minus mi zostanie, a pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 27 to jest przecież 3. I mam tylko jedną taką liczbę, która podniesiona do potęgi trzeciej da mi minus 27. Jest to liczba minus 3. No i teraz się zastanówmy, czy wszystkie te x-y, które nam wyszły, to mogą być miejsca zerowe. Otóż z dziedziny wyrzucona jest 4, czyli w tym miejscu musimy napisać sprzeczne
z dziedziną. Zatem, co mi pozostało? Pozostała mi OK minus czwórka i pozostała mi OK minus trójka. Zatem, miejscem zerowym, ja mogę napisać tak x0, może być albo minus czwórka, albo minus trójka. Więc przykład podchwytliwy, bo można by się było na tym wyłożyć, że moja funkcja ma trzy miejsca zerowe, gdybym nie określiła dziedziny. Ale dziedzinę muszę określić i w tym wypadku akurat ta moja dziedzina zniwelowała mi jedno potencjalne miejsce zerowe i zostały mi dwa miejsca zerowe, minus 4 i minus 3. Na to nasze spotkanie przygotowałam 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania rozwiązane ze mną są jasne, klarowne i fajne, bo funkcje są bardzo ciekawe i bardzo są przyjemne do rozwiązywania. Natomiast jeżeli potrzebujesz zacząć naukę od podstaw, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.aikamat.pl, gdzie tam możesz zakupić mój kurs online z funkcji i oczywiście nie tylko z funkcji kurs. Zapraszam i do zobaczenia po raz kolejny.